Kobieta kobiecie wilkiem. Wydarzyło się to 16 lat temu. Będąc dwudziestolatką, pracowałam jako kierowniczka działu w dużym sklepie z narzędziami. Jako młoda kobieta na własnej skórze przekonałam się, czym jest dyskryminacja ze względu na płeć i, co ciekawe, najgorszymi oprawcami zawsze były kobiety. Kierowałam działem lekierniczym, mając pod sobą trzech innych pracowników. Byłam wyjątkowo wyrozumiałą i chyba całkiem lubianą szefową. Nie tylko sprawiłam im radio, ale także brałam zmiany, których nie chcieli. Pracowałam w piątki przy zamknięciu oraz po południu w soboty, żeby moi młodsi pracownicy mogli się wyszaleć na imprezach. Starszy pan, który pracował z nami, zgodził się wziąć poranną zmianę w sobotę, żeby tamci zdążyli odespać, a w zamian za to ja zorganizowałam mu idealny harmonogram pracy. Mój zespół złożony był z samych niesamowitych ludzi. Pewnego dnia, gdy byłam sama w dziale sklepowym, zaczepiła mnie pewna kobieta, pytając, gdzie znajdę 20-litrowy podkład na bazie oleju. Dała mi znać, że w moim sklepie nie ma podkładu o takiej pojemności i nigdy nie było. Zdziwiona babka odpowiedziała, że przecież widziała go tam, sugerując przy tym, iż jestem zbyt głupia, aby o tym pamiętać. I mąż, totalnie zażenowany zachowaniem swojej lubej, posłał mi jedynie przepraszające spojrzenie. Wytłumaczyłam natrętnej klientce, że to, czego szuka, rzeczywiście znajduje się w podobnym miejscu, ale w innym sklepie. To wystarczyło, żeby rozpętać burzę. Jędza dała mi do zrozumienia, że jestem idiotką, jeśli wydaje mi się, iż mogłaby pomylić sklepy. A następnie zaczęła domagać się pomocy mężczyzny, bo nie zamierza użerać się z taką głupią, niekompetentną dziewuchą jak ja. Jej mąż próbował się wtrącić i przerwać ten cyrk, ale ja tylko się uśmiechnęłam i poinformowałam kobietę. Że męski pracownik za chwilę zacznie zmianę i z przyjemnością przekieruje go do niej, gdy tylko się zjawi. Pozostało tylko czekać, aż Joe się zamelduje. Chłopak radził sobie świetnie i wiedziałam, że jakoś to ogarnie. Inaczej przecież nie postawiłabym go w takiej sytuacji. Był jednak strasznie młody i dopiero się uczył. Mimo, że robił szybkie postępy, to nadal zdarzało mu się polegać na naszej pomocy. Kiedy tylko się wyłonił, od razu wzięłam go na bok, by dać mu znać, że jedna z klientek potrzebuje pomocy. Zaznaczyłam jednak, że babka jest strasznie zdenerwowana i poprosiłam, żeby dał z siebie wszystko. Chłopak kiwnął głową, po czym podszedł do rozzłoszczonej klientki. No, nareszcie facet. Przywitała go kobieta, następnie zadała mu parę pytań oraz wyjaśniła, gdzie powinien znajdować się rzekomy produkt. Jose z stoickim spokojem oznajmił jej, że nigdy nie widział w naszym sklepie 20-litrowych podkładów na bazie oleju, ale zapewnił ją, że zaraz pójdzie porozmawiać o tym z kierownikiem działu. Klientka nie kryła swojego zadowolenia, mówiąc, i cieszy się, że w końcu otrzyma prawdziwą pomoc. Nie musiałam długo czekać. Joe podszedł do mnie i zaczął pytać o podkłady. Kobieta podążyła jego śladami i doznała szoku, widząc z kim rozmawia. Oburzona, wydarła się. Co on w ogóle sobie wyobraża? Na co ten odwrócił się i totalnie niewzruszony odpowiedział: No jak to co? Rozmawiam z kierownikiem. To ona zarządza tym działem. Mon z tamtej wiedźmy wybuchnął śmiechem, a ona sama oddaliła się w pośpiechu. Tymczasem ja postawiłam za obiad w ramach podziękowania. Następnym razem zadbajcie o aktualność umowy. Nie tak dawno temu pracowałem dla jednego z największych detalistów w Wielkiej Brytanii i robiłem to przez 12 lat, koniec końców awansując na pozycję kierownika. Jeśli chcesz zostać menadżerem w tej branży, musisz najpierw przeskoczyć przez tysiąc obręczy, odbyć całą masę szkoleń i dodatkowo przepracować 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ja oczywiście też przeszedłem przez to piekło, by ostatecznie zostać mianowany kierownikiem. Po otrzymaniu oficjalnego awansu w końcu dostałem upragnioną podwyżkę, ale nigdy nie dano mi do podpisania nowej umowy. Pytałem o nią niejednokrotnie, ale za każdym razem byłem spławiany. 9 miesięcy później... Inny, duży detalista zaczął zatrudniać kierowników i w niedługim czasie udało mu się zgromadzić pokaźną grupę pracowników. Szczerze powiedziawszy, sam aplikowałem na jedno z tych stanowisk, jako że oferowali oni o 8 tysięcy funtów więcej niż na tamten moment zarabiałem. Udało mi się zdobyć te prace i niedługo później postanowiłem zrezygnować z obecnej posady. Jeden z zapisów w umowie mówi o tym, że menadżerowie muszą złożyć wypowiedzenie z czterotygodniowym wyprzedzeniem podczas gdy zwykli pracownicy biurowi mogą to zrobić trzy tygodnie później. Korzystając z niezmienionej umowy, kierowałem się zasadą jednego tygodnia. Nie muszę chyba wspominać, że szefostwo nie było z tego powodu zadowolone. Niedługo później zostałem wezwany na dywanik, gdzie zapytano mnie, dlaczego złożyłem wypowiedzenie zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem. Wyjaśniłem, że zgodnie z warunkami poprzedniej, a zarazem jedynej umowy, którą z nimi podpisałem, nie jestem im winien nic więcej – byli na mnie mocno wkurzeni, ale z racji, że nie mieli już nade mną władzy, nic nie mogli mi zrobić. Odwalcie się od mojej zielonej oazy spokoju. Mój dom jest z dwóch stron otoczony ogrodami. Jeden ogradza mnie od głównej ulicy, natomiast drugi graniczy z działkami sąsiadów. Kiedy moi dziadkowie wprowadzili się tutaj wraz z moimi rodzicami 26 lat temu, posadzili piękny, gęsty żywopot, który miał osłaniać posesję przed światem zewnętrznym zamontowali również łuk różany tuż nad ścieżką prowadzącą do naszych drzwi wejściowych. Utrzymaniem ogrodów w nienagannej kondycji zawsze zajmował się mój dziadek, ale niestety odszedł z tego świata w 2002 roku. Po jego śmierci ogrody popadły w zapomnienie, głównie dlatego, że rodzice bez przerwy pracowali, a mój brat i ja wyjechaliśmy na studia. Zmiany nadeszły dopiero w 2005 roku, kiedy to moja mama przeczytała w gazecie artykuł poświęcony pszczołom, a konkretnie roślinom, które są im przyjazne. W taki oto sposób moja rodzicielka przejęła połeczkę po dziadku, sadząc bzy, rodendrony, róże oraz jagody. Niedługo potem zdecydowaliśmy się jeszcze na podwyższone grządki do uprawy przeróżnych ziół. W tej chwili moja mama ma 70 lat i oficjalnie przekazała dom mojemu bratu oraz mnie, żebyśmy nie musieli później płacić podatku od spadku. Od tamtej pory to ja dbam o ogrody. Jednakże najbardziej podobają mi się, gdy wyglądają jakby żyły własnym życiem. Z tego też powodu niezwykle rzadko koszę trawę czy przycinam żywopłoty. Latem aż roi się tu od pszczół, trzmieli i motyli, natomiast jesienią schronienia szukają u nas jeża. Ostatnio odwiedził nas nawet lis, przez co moje koty wpadły w panikę. Jakiś czas temu otrzymaliśmy od miasta pismo stwierdzające, że nasz ogródek stanowi poważne zagrożenie, ponieważ żywopłot zarasta chodnik, a jego owoce są trujące. Od tego momentu mój brat regularnie przycina żywopod, żeby mieć pewność, że nic nie wystaje poza naszą posesję. Co do czarnych, błyszczących jagódek, otoczone są cierniami, dlatego żeby się do nich dostać potrzeba ogromnej wytrwałości. Poza tym stanowią one idealne pożywienie dla niektórych gatunków ptaków, dlatego uznałem, że towarzystwo na rzecz ochrony przyrody mogłoby nam udzielić kilku cennych wskazówek. Zapytałem więc, czy nie zechcieliby rzucić okiem na naszą zieloną oazę spokoju. Na co oczywiście przystali. Po dokonaniu oględzin naszego skrawka zieleni jednogłośnie stwierdzili, że rzadko kiedy widuje się aż tak przyjazne naturze ogrody. Następnie skontaktowali się z Radą Miasta, aby poinformować, że wszelkie zmiany wprowadzone w naszych ogrodach zostaną uznane za niekorzystne dla przyrody. A ponieważ miasto szczyci się tym, że niegdyś było jedną z Zielonych stolic naszego kraju, musieli ustąpić. Następnym razem nie zadzierajcie ze mną i moimi ogrodami. Można było to załatwić od razu. Mam w domu około 20 lamp wpuszczanych w sufit, wszystkie żarowe. Dziwnym trafem, akurat, gdy przeglądałem stronę castoramy, ruszyła wyprzedaż żarówek LED. Myślę sobie, chyba nadszedł najwyższy czas, by wejść w erę nowoczesności i zaoszczędzić trochę pieniędzy na rachunkach za prąd. Zdecydowałem, że wpadnę po żarówki w drodze z pracy do domu. Co prawda nie zamówiłem ich, ale strona pokazywała, że są na stanie. Wydrukowałem cenę produktu i kod skół, a następnie udałem się do sklepu, gdzie załadowałem upatrzane wcześniej produkty do koszyka. Przy kasie okazało się, że przyjdzie mi zapłacić znacznie więcej, niż się spodziewałem. Od razu pokazałem im ofertę internetową, ale oni tylko wzruszyli ramionami i mruknęli, że nie dadzą się nabrać na żadne przykręty. Odparowałem, że ogłoszenie wziąłem ze strony Kastoramy, a to przecież jest Kastorama. Kierownik przeprosił mnie, po czym wyjaśnił, że sklep internetowy różni się od stacjonarnego. Dlatego ceny również mogą być inne. Okej, okay, w porządku. Odłożyłem więc żarówki z powrotem na półkę, podszedłem do biura doradców, zużyłem zamówienie na stronie Castramy, a po wszystkim wydrukowałem pokwitowanie. Po zakupach udałem się do auta i przesiedziałem w nim pół godziny tylko po to, by znów zjawić się w sklepie. Kierownik od razu mnie zatrzymał, na co ja pokazałem mu pokwitowanie, żeby odebrać zamówienie. A gdzie koszyk, w którym pan je miał? zapytał zdumiony. Odłożyłem je na półkę, skoro nie zamierzaliście mi ich sprzedać. Mężczyzna poprosił jednego z pracowników, aby poszedł po te nieszczęsne żarówki. Całą akcję podsumował słowami Mógł je pan po prostu zostawić w koszyku, a pan mógł mi je od razu sprzedać po normalnej cenie.